W niedzielę 13 października w Gminnym Centrum Kultury w Polance Wielkiej odbyły się obchody Dnia Papieskiego, podczas którego mieszkańcy oraz zaproszeni goście wysłuchali koncertu Jan Paweł II – Papież Dialogu oraz zobaczyli wernisaż wystawy Jan Paweł II. Z okazji 13 Dnia Papieskiego, który akurat przypada dzisiaj w tym roku, 13 października, Gminne Centrum Kultury zaprosiło mieszkańców na ten cykl, na który składały się wystawy, i to było Jan Paweł II oraz Życie Prymasa Wyszyńskiego. Jak również towarzyszył wystawom koncert zespołu Proboszczowie. Przede wszystkim myślę, że sama jak miłość do Ojca Świętego, a przy okazji przypomnieliśmy sobie postać wielkiego prymasa tysiąclecia Stefana kardynała Wyszyńskiego. Nie byłoby papieża Jana Pawła II, gdyby nie było Wyszyńskiego prymasa. Na scenie GCK wystąpił zespół wokalno-instrumentalny Proboszczowie, który powstał 4 lata temu. W repertuarze zespołu są m.in. pieśni religijne, maryjne, kolędy oraz piosenki świeckie. Tworzy ten zespół 4 proboszczów. Gramy od 4 lat, a to nie jest tak, że to nagle się stało, bo już przed seminarium mieliśmy jakieś zespoły w seminarium i później jako młodzi księża, wikariusze przez rok graliśmy. No, różne sytuacje i obowiązki parafialne nie pozwoliły prowadzić działalności ewangelizacyjnej, na którą teraz nie znaczy, że mamy czas, bo tego czasu jest trochę mało, ale jakoś radzimy sobie i ewangelizujemy na ile potrafimy. Z okazji Dnia Papieskiego odbył się również wernisaż wystawy poświęconej głównie osobie papieża. Składały się na nią 3 ekspozycje: Jan Paweł II, Życie kardynała Wyszyńskiego, prymasa tysiąclecia, ze zbiorów księdza dziekana prałata Tadeusza Pożyckiego oraz Mieszkańcy Polanki Wielkiej papieżowi, rzeźby Mariana Gałgana. Człowiek się robi coraz bardziej starszy i coraz więcej myśli o tym, co go będzie czekało później. Także teraz więcej tych tematów jest religijnych. A ja wiem, ostatnio jestem związany z instytucją księdza Piotra Skargi, także teraz będę wykonywał rzeźbę Matki Bożej Fatimskiej.